To jest Nadia i Henio. Kto z nich ostatnim mrugnie, wygrywa 100 zł. Czas start. Trochę to potrwa, także w międzyczasie mam dla was kilkanaście innych konkursów. Do tej dwójki wrócimy potem. To kogo bierzemy teraz? Spider Polska. A mój Boże, jak on wygląda, Milusia. Ja pierdziel, ale się uśmiecha. Zostaniesz tutaj z nami na miucie. Jeśli nikt cię nie zauważy do końca nagrywek, wygrasz 100 zł. Wystarczy, że nikt o tobie nie powie, nikt się do ciebie nie odezwie i tak dalej. Ustawimy ci niewidzialną ikonkę i niewidzialną. dobra, spróbujmy. Czas start, ja będę następną osobę, lecimy z tym challenge'em. Do udziału w tym filmie wybrałem 20 subskrybentów. Każdy z nich mógł wygrać skinę do ligi i pieniądze. Zebrałem ich wszystkich na Discordzie i losowo przydzielałem do zadań. A jeśli ty jeszcze nie subujesz, to koniecznie to nadrób. To jest za darmo i zawsze możesz odsubować. Dzięki. Po cichu liczyłem, że trafię na jakiegoś takiego napakowanego faceta. To tam Mati jeszcze siedzi. Bo zadanie brzmi: zrób 50 pompek, to dam ci skina. Jak 50? Ja nawet jednej nie umiem. O, tak? Jeden jest! Rekord życiowy zrobiłam! To lecimy teraz wiedźma. To chyba też jest dziewczyna. Słuchaj, zrobisz 50 pompek? Dobra, bierzemy Matiego, on da radę. O k***a! Wyglądasz, jakbyś był gotowy na ten challenge. 50 pompek i dostajesz skina. Dobrze. I tak zaraz jadę do szpitala, nie mogę grać w gry, mam zapalenie spojówek. O kurde, czekaj. Zaraz jedziesz do szpitala i przejdziesz na challenge jeszcze? Puszczę sobie tylko piosenkę motywującą. Ale jedną, szafka ledwo ustała. 1, 2, 3, 4. Mati radził sobie całkiem dobrze, ale tylko gdzieś do 40 pompki. 40? O kurde. 4-1. Znaczy, główny problem było to, że ja już dzisiaj zrobiłem 50 pompek na treningu. A, no dobra, to dostajesz skina, to zaliczone. Dzień dobry, Tankench. O Jezus, jakie VHS-y, co to za efekty? Twoje zdanie jest proste. Zadzwoń do swojej mamy i powiedz jej coś miłego, to dostaniesz skina. Mam po nią zawołać? Nie, zadzwoń telefonem, bo to będzie bardziej dziwne. I jedyna luka, jaką ci zezwolę, to możesz zadzwonić do cudzej mamy. Dobra, przegrałem po prostu. No co, ty do mamusi nie zadzwonisz? Dzień dobry. Witam serdecznie. Twoje zdanie jest proste. Zadzwoń do swojej mamy i powiedz jej coś miłego. Błagam, nie odbieraj. Jak nie odbierze, to nic nie wygrywa. No to nie, to odbierz, proszę. Dzień dobry, Rucha. Co? Ruchacz. A propos mamuśki. Tanie, czy mogę na telefonie zadzwonić, tylko mam kamerkę? Halo. Co? Mamo, super jesteś, wiesz? Halo, nie olewaj mnie! No to słuchaj, gratki, to wygrywasz skina. W prowadzeniu konkursów pomagali mi Arkoan i Shao. Dlatego, żeby było im miło, w tym konkursie również mogli wygrać skina. Zobaczcie, jak im poszło. Nie mów nic przez 30 sekund, to dam ci skina. Czy wszystko jasne? Nie wiem, czy byłaby jakakolwiek osoba na tyle głupia, żeby się nabrała na to. Ja bym był. No to chciałem powiedzieć Shao i Arkoan, że też mogliście tutaj wygrać, ale niestety to powiedzieliście. Także dobra, jako gratulacje, wygrywasz skinka. Tak, już możesz mówić, wraz coś. Dziękuję, do zobaczenia i smacznego. Zaraz odpalę stoper, masz 60 sekund, żeby nas rozśmieszyć. Jeżeli to ci się uda, to wygrywasz skina. O nie, najgorzej. Czas start. Jestem bezbekiem, no nie wiem, mogę pieniądze pokazać. Stówę ma chłop, to więcej niż ja rozdaję w tym konkursie. A dwie. Ej, no jak dasz jedną, to ja się zaśmieję. Dla mnie to jest dobry deal. A mi dasz? Pewnie. No dobra, to zdążyłeś, 44 sekundy. No to wygrałeś skina, Shao, wygrałeś 100 zł. Gratulacje. Mam dwie wiadomości, jedna jest dobra, a druga jest zła. Zła jest taka, że nie wygrałaś skina. Aha. A dobra jest taka, że możesz wybrać, kto wygra. Wybierz sobie jedną osobę z kanału niżej. A czemu oni poszli na dół? Oni tam coś mówią. Aha, bo już wiem, o co chodzi, bo oni chcieli, żebyś wybrała ich. Nice try, panowie. Moje zdanie powinna dostać Niko. To słuchaj, dzięki Megu wygrałaś skina właśnie. Gratulacje. Słodzie. Dziękuję. A ja nic nie wygrałam, dobra tam. Czy jest tu ktoś, kto się zna? Czy jakieś dwie osoby, które się znają? Ja z Forestem ogólnie. Wziąłem Przemka i Foresta na górę, a oni mieli do mnie pytanie. W ogóle, dobra. Ogólnie, pytanie. Co tutaj robi pan pająk? O nie! Nie! Dobra, Spider, słuchaj, niestety, nie wygrałeś stówki. Ale my za to wygraliśmy! Co was to interesuje? No se siedzi pająk, no w domu też pająków pytacie, co tam robią? Dobra, to słuchajcie. Pytanie będzie dotyczyło Foresta. Na 3-4 mówicie ulubioną grę Foresta. 3-4. Liga Legend. Dobra, to gratulacje, wygrałeś skina do League of Legends. Dobra, Arkoan, żeby sprawdzić, czy ty mnie znasz. Zróbmy to samo, dobrze? 3, 4. Genshin Impact. O kurwa!
To wrzucam was na poczekalnie i lecimy dalej. Możecie im nam powiedzieć różne dziwne rzeczy. Ale w teorii możemy zrobić jakiegoś franka na dole, bo każdy pyta się o pytań, jaki... Jakie są pytania, tak? Nie wiem, możecie powiedzieć jakiś taki przypał, że nie wiem, pokazanie dupy czy coś. Żebyśmy wszyscy zesrali, że o Jezus, co? Słuchaj, ktoś ci przekazywał, jaki challenge teraz jest? Bo nikt niego nie chce wykonać. Słyszałam coś z pokazywaniem, ale nie ma opcji. To dobrze, bo to fake. A, no dobrze. Dobrze. Twoje zdanie będzie proste, masz 60 sekund na powiedzenie faktu, którego nie znamy. O, ja umiem w ciekawostek, no. Czas, start. Dobra, K-pop. Istnieje gwiazda K-popowa, która wydebiutowała po jednym dniu. To ci co zrobili, Cupid? Nie. Nic nie wiem o K-popie. No to znaczy, że wydebiutowała jeden dzień po czym? Zaliczamy. Gratulacje, wygrywasz skina. Jej. Cześć, Lesiu. Wiesz, co musisz zrobić, żeby wygrać tego skina? Nie wiem. Nie mówili nic, chłopaki? Musisz nam pokazać coś. Chodziło o ekran. Pokazanie ekranu. Co to jest za Reina Enjoyer? Jeszcze masz plik PowerPoint o nazwie prostytucja? Wejdź na YouTube'a. Slash Dyrychodo. Jest dzwon, dobra. Ale to nie wszystko. Fish Arkoan. No nie, no ja go nie subuję. No. Naprawdę? No, ja. No nie, no. Teraz już za późno. Od 5 osób nikt nie chce wykonać tego zadania. Jak coś to zblurujemy. Wiesz, jakie jest twoje zdanie. Oj, chyba mówili po tej minie. Domyślam się, o co chodzi. To słuchaj. To jest prank jak coś. Chodzisz na youtube.com, nie masz dzwona. No dobra, ale jest super. No kiedyś był wspierający, ale mi kartę odcięli. Teraz wchodzisz na youtube.com/Arkoan. Wydaje mi się, że mam. A jak to nie mam? I teraz ostatni, finalny etap challenge'u. Chodzisz na twitch.tv/shaovastaken. Tutaj oczywiście. Jest followek! No to gratulacje, prawda. Wygrałeś skinka. Ej, czekaj, ja cię w sumie jeszcze strolluję, wrzucę cię na dół. Ej, Juna, bo się nie nagrało. Juna się odważył, jako jedyny wykonał zadanie. Pokazał dupę? Co ty gadasz? Nie gadę, co to zrobił. Pokazał. Dupę pokazał? Ja chciałem powiedzieć, że to wszystko jest prank i nikt nie musiał nic pokazywać. O, ale prank! Teraz czas na najbardziej chamski z dzisiejszych konkursów. Pod nami jest kanał z graczami, którzy chcą odstać ode mnie skina. Wybierz jednego z nich, którego mamy wyrzucić, a dam ci stówę. Ale jak wyrzucić? Wyrzucę go z kanału, dostanie bana, nie będzie już mógł brać udziału w tym konkursie. Jako, że iż poznałem się z pewnym użytkownikiem, który się nazywa Matal i jest również z Warszawy. Czemu akurat jego? Bo coś mi się wydaje, że niedługo się z nim chętnie bym mógł spotkać, więc chętnie bym się z nim podzielił. A, czekaj, biorę Matala tutaj. Stary bez czapy miał zadanie wybrać jedną osobę, który zostanie bana na serwerze i odpadnie z konkursu i wybrał ciebie. Mój pierwotny plan był taki, że to był test. Ty, Matal, powinieneś wygrać tą stówę, a on powinien dostać bana. Masz taką sentencję łacińską, durex, durex. Niestety nie zostało to użyte 20 lat temu przez twoich rodziców, Pawle. Twarde prawo, ale prawo. Twarde to wtedy było coś innego. Czyli Matal dostaje bana, a stary dostaje stówę, dziękuję bardzo serdecznie. Okay. Nie no, żart. Dostaniecie o 5 dych, no. Dobra, czas sprawdzić, co u Henia i Nadi. Czuję się bardzo taki intimidated, jak patrzę komuś w oczy, mimo że ta osoba mnie nie widzi, nie? Co, nie? To jest przerażające trochę. Zbliżaliśmy się do minuty niemrugania, kiedy wydarzyło się to. Dobra, Kenio mrugnął. Kenio przegrał pojedynek na wzrok, ale postanowiliśmy dać mu kolejną szansę. Jest nas tutaj trójka, a jeden z nas ma dla ciebie nagrodę, a dwóch pozostałych ban na serwerze. Kogo wybierasz? Możesz to zrobić tak, że po prostu nie ryzykujesz, nie? Bym wybrał Hodo, ale nie ufam Hodo, więc zrezygnuję. Kenio po raz kolejny nic nie wygrał, ale przynajmniej nie dostał bana. Jego zadanie przeszło do następnej osoby. Jak coś? Ja mam bana, nie wybierę. Ja też mam bana, jak coś. Zgadnij, co ja mam. No dobra, Arkoan. O, ale na pewno? Nie zaryzykuję. Tak, gratulacje. Trafiłaś. No kurde, prawda. Musimy przestać mówić prawdę, ej, chłopaki. Tak, oto zdobywacie zaufanie, nie? Siema, wiedźmo. Siema. We no. Love casting spells. Jesteś fanem kanału? Oglądasz? No. Zadanie będzie, myślę, że łatwe, ale zobaczymy. Podaj nasze prawdziwe imiona. Moje, Shao i Arkoan. No, ja myślę, że trudne. Damy ci pierwszą literę każdego z imion. Zaczniemy od Arkoana. P. P jak Paweł. P jak Paweł? To Paweł. Jak powiedziałeś, że P jak Paweł, no to Paweł. No i dobrze. I ja, K jak Kuba. Ej, Kuba, ja mam do siebie pytanie, no w ogóle. No, no to Kuba. Teraz Shao na M. Michał. Niestety nie! Od kiedy nas oglądasz, albo mnie oglądasz? Miesiąc max. Uuu, to zdanie będzie trudne. Podać nasze prawdziwe imiona. Zacznijmy ode mnie. Na K. Krzysiek. Niestety nie. Na pewno ty jesteś Kuba, bo to za cholerę pamiętam. Tak, to się zgadza. Arkoan, pierwsza literka P. Paweł? Tak. I Shao, pierwsza literka M. No tak, no Mateusz. Gratulacje, wygrywasz skinka. Do kolejnego zadania potrzebne były dwie osoby. Słuchaj, pierwsze pytanie będzie do Spider Polska. Tym razem już możecie o nim mówić. Spider, słuchaj, podaj liczbę od 1 do 100. 22. Mike, podaj liczbę od 1 do 100. 3. Spider podał większą, także wygrywa, dajemy mu skinka. Powiedziałem. Ej, będzie trzecia szansa. Będzie, zostań. Dobra. Z nami, żeby
Mike nie miał za prosto, tym razem odwróciłem zasady. Kto poda mniejszą liczbę, ten wygrywa. Słuchaj, Megu, powiedz liczbę od 1 do 100. 33. Mike, powiedz liczbę od 1 do 100. 33. O, co? Zagiął. O kurde, remis, to nikt nic nie wygra, dobra, dziękuję. No co za ciebie jest? No dobra, macie, niech będzie. I Mike, i Megu dostali po skinie, ale my nie zatrzymujemy zabawy. To zaczniemy od Lesia. Powiedz liczbę od 1 do 100. O. Leluk, powiedz liczbę od 1 do 100. 20. No Lesiu podał większą, więc wygrywa. Gratulacje, dostajesz skina. Dzięki. Ale będzie druga szansa, Leluk, spoko. Słuchaj, Henio, powiedz liczbę od 1 do 100. 2. Leluk, powiedz liczbę od 1 do 100. 0, znaczy 1. Kurde, no! Co ty mnie rozgryzłeś? Teraz zasady były na odwrót, także Leluk wygrywasz skina, gratulacje. Henio, niestety przegrałeś, ale będziesz miał jeszcze jedną szansę. Bliżej środka celuj, powodzenia. O, Henio! Hej. Będziecie ze sobą konkurować. O, ostatniego skinka. Powiedz liczbę od 1 do 100. 87. Henio, jaką liczbę ty powiesz? Wybiorę 52. No to słuchaj, pewnie myślałeś, że teraz to da mniejszy numerek ten wygrywa, tak? Nie wiem. Tym razem było na odwrót, więc Wiedźma wygrywa mistery skina. Gratulacje. Dziękuję. Na tym etapie wszystkie osoby na kanale już coś wygrały. Wszystkie oprócz Henia. Nie mogliśmy tego tak zostawić. Henio, będziesz miał jeszcze jedną ostatnią szansę. Wskaż jedną osobę z nas tutaj. Jedną osobę? To może być Forest. Kurde! Proszę, nie dostanę bana, proszę! Nie, to nic takiego. W grze został jeszcze jeden skin. Chcesz go dla siebie, czy chcesz go dać Heniowi? No. Heniowi daje, no. I w ten sposób nawet Henio wygrał skina. To wszystko. Teraz kliknij sobie w ten film, w którym 6 dzieci walczy z 6 dorosłymi o 500 zł. Pa, pa.